Proszę bardzo. Dziękuję za głos. Panie dyrektorze, ja mam takie pytanie nietypowe, ale jakby pan nam jako wybitny analityk mógł przypomnieć, do czego w ogóle potrzebni nam są politycy, bo zgubiliśmy się po prostu już nawet intelektualnie, nie możemy zdzierżyć tego wszystkiego, naprawiania sytuacji, polepszania i tak dalej. I po prostu jakby pan tutaj zdefiniował, czy są w ogóle potrzebni wobec na przykład takiego naczelnika państwa, który się wyłonił, moim zdaniem powinien on stanąć na czele tego wszystkiego, zamiast tego teatru całego, no bo no po prostu no, ni cholery, za przeproszeniem, nie mogę znaleźć uzasadnienia do istnienia takiej klasy. Nie, dlaczego, proszę pana, to jest, niech się pan nie gniewa, ale zaraz pan skończy, tylko jeśli pan pozwoli, to wejdę panu w słowo. Otóż takie rzeczy się dzieją w innych państwach, takich dużych też. Na przykład, podam panu przykład. Kiedy umarł Deng Xiaoping w Chinach, agencje prasowe zaczęły depeszować z Pekinu, że rozpoczęła się walka o władzę po Deng Xiaopingu. Było to o tyle dziwne, że Deng Xiaoping już na wiele lat przed śmiercią nie miał ani żadnego stanowiska państwowego, ani nawet żadnego stanowiska partyjnego. Był najzupełniej prywatnym człowiekiem. A jednak agencje prasowe doniosły, że rozpoczęła się walka o władzę po Deng Xiaopingu. Dlaczego? Otóż dlatego, że Deng Xiaoping faktycznie sprawował stanowisko, które nie było przewidziane w chińskiej konstytucji. Był cesarzem chińskim. Był cesarzem. Jak to wyglądało? Nawiasem mówiąc, bardzo ciekawie, bo on był bardzo chory już pod koniec życia. Nie tylko nie wstawał z łóżka, ale nawet z trudem mówił i bardzo cicho. W związku z tym ta kamaryla dworska wydelegowała jakiegoś takiego prostego Chińczyka służącego, ale widocznie jakiegoś uczciwca. I on się nachylał nad Deng Xiaopingiem. Tamten mu szeptał coś do ucha, a ten w obecności wszystkich dygnitarzy to głośno powtarzał, co mu tam szepnął. I później to z szybkością światła docierało do najdalszych krańców Chin. O tak Deng Xiaoping rządził Chinami z łóżka, przy łączy tego służącego, tego kamerdynera. No więc nic dziwnego, że jak umarł, to rozpoczęła się walka o władzę i teraz jest taki dyrektoriat tam. Nie ma jednego cesarza, tylko jest dyrektoriat. Ale on właściwie zawrócił Chiny na właściwą drogę. To ten jeden człowiek właśnie spowodował, że państwo chińskie w tej chwili się z takiego chorego człowieka świata się wysforowało na najpotężniejszą gospodarkę na świecie, numer jeden. To on. Więc takie precedensy są, także to nie jest jakiś, wie pan, nic dziwacznego. To czasami, no na przykład Stalin. Stalin w Rosji. Stalin w Rosji przywrócił monarchię. No przecież faktycznie za Stalina w Rosji była monarchia i to w najbardziej despotycznym wydaniu. To absolutyzm poświęcony, to przy tym to jest w ogóle igraszka. Ale Rosja nadal była republiką i bardzo ciekawe jest czytanie przemówień takich wyborczych, kiedy jest w 1936 roku, są wybory w Sowietach, no i jest wiec wyborczy w pierwszym stalinowskim okręgu wyborczym miasta Moskwy. I tam Nikita Chruszczow przedstawia kandydata Józefa Stalina. Co się potem stało? Ano to się stało, że był taki fenomen, że w tym pierwszym stalinowskim okręgu wyborczym miasta Moskwy na kandydata do Rady Najwyższej Józefa Stalina wyborcy oddali 120% głosów. No, trochę tam nadgorliwość wystąpiła, ale wytłumaczono to w ten sposób, że no, wyborcy z innych okręgów wyborczych już nie mogli wytrzymać, żeby tego i stąd te 120%.
No takie cuda się zdarzają, wie pan. Proszę bardzo, niech pan. Wie pan co, bo ja chciałem doprecyzować, bo tak. To, że akurat pan Kaczyński tam zakulisowo ciągnie za większe sznurki, przynajmniej tak się wydaje, no to ja uważam, że to jest pozytyw, bo zastanawiam się tylko, po co jest potrzebna taka rozległa, nie wiem. A proszę pana, po to, że widzi pan, pan Jarosław Kaczyński, trzeba czytać uważnie Pismo Święte. Tam jest mnóstwo takich praktycznych wskazówek, nie tylko teologicznych, takich tego, tylko praktycznych. Na przykład Pan Jezus tłumaczy najpierw apostołom, a potem tam tej ludowi całemu, co go słucha, że jeżeli jeden król chce wojować z drugim królem, to najpierw siada i oblicza, czy w 10 tysięcy może pokonać tych 20 tysięcy, które tamten prowadzi. Jeżeli dochodzi do wniosku, że nie, to co robi wtedy? Pan Jezus mówi, wysyła poselstwo, kiedy tamten jest jeszcze daleko. Bo jak już będzie na karku, to już za późno wtedy na negocjacje. Kiedy tamten jest jeszcze daleko, to wtedy jeszcze można coś uratować. Otóż wie pan, tam w innym miejscu Pisma Świętego Nowego Testamentu jest tam taka deklaracja setnika, który jest tam, wypowiada się i powiada tak. Ja mam pod sobą żołnierzy, no bo był dowódcą kompanii tamten setnik, ale jestem też człowiekiem pod władzą postawionym. I podobnie jest z panem prezesem. Otóż on ma do wykarmienia całe zaplecze polityczne, bo jak przestanie go karmić, to oni natychmiast go zdradzą i przejdą do Schetyny na przykład, czy do pana Rysia Sprytnego, czy jeszcze gdziekolwiek. Więc oni to wiedzą i on to wie. Więc to tak to jest. To on nie jest, że tak powiem, samowładnym, wie pan, przedstawicielem dynastii, i tyle, tylko musi tam, no każdy zresztą rozsądny król, to musi dbać o zaplecze polityczne, bo jak nie dba, to wtedy je utraci i nagle się okazuje, że jest sam, a tu jakiś ambitny taki z nizin społecznych powiada na moją komendę, no i wszyscy zaczynają jego słuchać, a ten musi na wygnanie się udać, to i tak dobrze, że mu głowy nie utną. W tej chwili mamy taki nawrót do przedwojennej sanacji, która polegała na tym, że państwo, program sanacyjny polegał na tym, że państwo stawało się głównym organizatorem już nie tylko życia gospodarczego, ale w ogóle całego życia zbiorowego. To zostało potem nawet zapisane w Konstytucji Kwietniowej w artykule 4 ustęp 1, który brzmi następująco. W ramach państwa i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczeństwa. Czyli poza państwem nie ma życia. Poza państwem to znaczy poza biurokracją, poza ramami wyznaczonymi przez biurokrację państwową nie ma życia. Nie może go być w ogóle. Jest to bardzo podobne do formuły przedstawionej przez Benita Mussoliniego, który mówił wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. Pan, no co można zrobić? Można domagać się od umiłowanych przywódców, pan, po co są politycy? No po to, żeby zrobili coś dobrego dla państwa, prawda? Po to ich wynajmujemy, bo ważne jest, wie pan, takie spojrzenie proste na państwo. I tu jest odpowiedź na pańskie pytanie. Mamy dwie możliwości. Albo politycy są ojcami narodu, no to ojca to trzeba się słuchać, nie dyskutuje się z nim, tylko bo i pasem może przyłożyć i tak dalej, to się po prostu słuchamy. A tam lepiej, gorzej, tam oni dbają o rodzinę, prawda? Albo też nie są żadnymi ojcami narodu, ani naszymi właścicielami, tylko są grupą ludzi wynajętych przez nas do zarządzania sektorem publicznym, bo nam się nie chce, bo my mamy inne tam zajęcia ciekawsze, no to wynajmujemy ich i oni, żeby zarządzali sektorem publicznym.
z tego, jeżeli jest ta druga możliwość, że oni tylko są grupą ludzi wynajętych, ci politycy, no to z tego wypływają ważne konsekwencje. Po pierwsze taka, że sektor publiczny powinien być jak najmniejszy, bo im większy jest sektor publiczny, tym mniejszy jest sektor prywatny, czyli nasz, prawda? Więc my w naszym interesie powinniśmy dbać o to, żeby sektor publiczny był jak najmniejszy, po pierwsze. Po drugie, żeby uprawnienia tej grupie zarządzającej, żeby oni nie mieli ani jednego uprawnienia więcej ponad to, co jest konieczne do zarządzania tym małym sektorem publicznym. Co jest więcej, to już jest od złego, bo im więcej oni mają uprawnień, to tym mniej mamy my. Więc my we własnym, to tym się trzeba kierować, w ocenie programów politycznych, polityków i tak dalej. Jeśli na razie się bawimy w procedury demokratyczne, no to trzeba z nich jakoś korzystać umiejętnie. Bo wie pan, no nie ma kogo, żeby nawet zrobił tu przewrót. Taki pożądany, no ale broni nie mamy, to co pan chce? No, naród polski jest najbardziej rozbrojonym narodem w całej Europie. Nawet mężni Czesi są w lepszej sytuacji od nas. To by oczywiście oznaczało katastrofę dla naszego państwa i bardzo możliwe, że takim krokiem wstępnym byłoby, żeby ta katastrofa jakoś tak została w odpowiednim kontekście zaaranżowana, to trzeba by rozpocząć operację obrony demokracji i praworządności w Polsce, bo to wtedy przy tej okazji można by różne pieczenie upiec. Proszę państwa, tak jak mówiłem, wyobrażam sobie to, bo to sobie tylko wyobrażam, że pan Mateusz Kijowski zwraca się z prośbą o udzielenie bratniej pomocy, bo tu faszyzm podnosi głowę i tak dalej, reżim, tutaj już kobiety nie mogą wytrzymać, tam mężczyźni, no wszystkie inne płcie, prawda, to już nie mogą wytrzymać. W związku z tym nie ma rady, trzeba tutaj interweniować. W jaki sposób taka interwencja mogłaby się dokonać? Ano, Komitet Obrony Demokracji, to myślę, że tam starzy konfidenci, co to jeszcze tam by trąbka zagrała, to by tam ich wigor jeszcze by im wrócił, wykonaliby najbrudniejszą robotę. Nasza niezwyciężona armia udzieliłaby osłony siłowej Komitetowi Obrony Demokracji, a osłonę polityczną zapewniłaby Unia Europejska, tłumacząc opinii europejskiej i światowej, że to wszystko jest w jak najlepszym porządku, że faszyzm w Polsce został poskromiony i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, no to jest oczywiście możliwe i nie jestem pewien, tu powiem teraz rzecz, która być może się nie wszystkim podoba, a to już nawet wiem, że się nie podoba, ale no to trudno, trzeba mówić prawdę. Nie jest wykluczone, że na wszelki wypadek, w przeczuciu tego, co nas może spotkać już wkrótce, zostały wobec naszego społeczeństwa zastosowane środki znieczulające. Tak sobie tłumaczę tę uroczystość ekspiacji narodowej na Jasnej Górze. Bo tam między innymi, no, żeśmy się w komunizm uwikłali i tak dalej. To prawda, uwikłaliśmy się w komunizm, znaczy naród polski został uwikłany w komunizm z co najmniej trzech przyczyn. Mianowicie za sprawą amerykańskiego prezydenta Franklina Delano Roosevelta i Winstona Churchilla, brytyjskiego premiera, którzy nas w komunizm uwikłali w Teheranie, sprzedając Polskę Stalinowi, tak jak się sprzedaje krowę. No i Stalin nas skomunizował przy pomocy żydowskiego desantu, między innymi trzech takich wszechmogących Żydów, Jakuba Bermana,
który nadzorował bezpieczeństwo, Hilarego Mintza, który był gospodarczym dyktatorem Polski, wygrał wszystkie bitwy o handel, o przemysł, no i Romana Zambrowskiego, który walczył z kontrrewolucją i sabotażem. No przecież jeszcze innych tam pomocników było całkiem sporo. W rezultacie od 1944 roku, to jest trzeci czynnik dekomunizujący, naród polski musi dzielić terytorium państwowe z taką polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, która, że tak powiem, gotowa jest każdemu się wysługiwać w zamian za obietnicę możliwości dalszego pasożytowania na historycznym narodzie polskim. Myślę, że zagraniczna opinia nie będzie wchodziła w takie szczegóły, tylko może to odczytać jako przyznanie się Polaków do narodu polskiego, do lekkomyślności. Że lekkomyślnie żeśmy się na skutek wrodzonej lekkomyślności uwikłaliśmy się w komunizm. No to skoro tak, to trzeba z tego wyciągnąć wnioski i opinia europejska może wyciągnąć taki wniosek, że w takim razie, podobny zresztą do tego, jaki wyciągnęła w wieku XVIII, że Polaków nie można zostawić samopas, no bo znowu się uwikłają w coś okropnego. W związku z tym trzeba ustanowić nad nimi kuratele starszych i mądrzejszych i to dla nich będzie dobrze i dla Europy będzie dobrze, bo Europa nie chce, żeby tu jakieś okropności się powtórzyły. To jest formuła podobna do tej XVIII-wiecznej, kiedy na obstalunek państw zaborczych francuscy filozofowie taki pozór moralnego dla rozbiorów Polski wykoncypowali, że Polaków nie można zostawić samopas, ponieważ nie potrafią rządzić takim wielkim państwem, a w interesie Europy nie leży, żeby tu w środku Europy ognisko anarchii się rozprzestrzeniało. W związku z tym trzeba nad Polakami ustanowić kuratele starszych i mądrzejszych. Będzie dla nich dobrze, dla Europy będzie dobrze. Historia się powtarza. Historia się powtarza jeszcze w takim sensie, to dosyć charakterystyczne. Przeczytałem ten egzorcyzm, który tam był odprawiony na Jasnej Górze. On jest bardzo podobny do takich egzorcyzmów, które w czasie Konfederacji Barskiej odprawował ksiądz Marek Jandołowicz. To był dosyć taki osobliwy człowiek, bo on na przykład w liście do marszałka Konfederacji Barskiej zupełnie serio napisał, że zawarł porozumienie z obywatelami niebieskimi. Nie wiem, co by to miało znaczyć. Na podstawie, i zaprzysięgli ci obywatele niebiescy to przymierze, że w rezultacie nikomu nic złego się nie stanie. No, w 1772 roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski po upadku Konfederacji Barskiej, więc wyobrażam sobie, jaka deziluzja, jakie rozczarowanie musiało tam mieć miejsce po obietnicach księdza Marka Jandołowicza. No i wreszcie warto zwrócić uwagę, że za głównego wroga naszego narodu został uznany szatan. Został uznany szatan. Proszę Państwa, myślę, że Niemcy, Rosjanie i Żydzi i inni z dużym zainteresowaniem mogą się przyglądać, jak Polacy uganiają się po krzakach za szatanami. Z dużym zainteresowaniem i zaciekawieniem mogą się temu przyglądać. No ale to jest taka, ja to traktuję jako taką, jako taki rodzaj znieczulenia, żebyśmy łatwiej znieśli te okropności, które, znaczy katastrofę państwa, bo będziemy uganiając się za szatanami po krzakach, możemy nie zauważyć, że państwa już nie ma. No i w związku z tym żyjemy, jak Państwo widzicie, w ciekawych czasach, niezwykle. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Dobrze jest, jak już nic nie można zrobić, dobrze jest przynajmniej rozumieć, co się dzieje. No i temu służą tutaj moje takie uwagi, które pozwoliłem sobie Państwu przedstawić. Bardzo dziękuję, żeście mnie Państwo cierpliwie wysłuchali. No i przechodzimy do drugiej fazy naszego spotkania. Bardzo proszę,
Ja teraz słucham, państwo macie głos.